Witam Was tutaj, cześć i czem Avizonosz. I zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z mniejsza z Cities Skylines z PlayStation 4. Tak, wiem, że już się pojawiło Cities Skylines z PlayStation 5. Wiem, że niedługo się pojawi Cities Skylines 2. I o tym trochę sobie też pogadamy dzisiaj, no bo jednak jakieś tam przemyślenia swoje mam, bo mam w tej grze już ponad ileś tysięcy godzin. Więc faktycznie trochę się nagrałem, jak pewnie dużo większy z Was stwierdzi i nawet tego nie wie. Ale ja zacząłem nagrywać na YouTubie od Cities Skylines, później dopiero zacząłem nagrywać serie warszawskie. No a teraz to jest taka moja seria po prostu chilloutowa, gdzie tam co jakiś czas coś pojawią się. Tak na wstępie tylko powiem, co będę dziś budować i później będę gadać i pokazywać wam, co się dzieje. Rzeczy, które chcę zrobić, to pomijając przemysł, który będę tam sobie rozwijać. Czemu tu nie ma wody? Będę sobie go tak powoli rozwijać. Taki jest mój plan. Dobra, to trzeba to włączyć, będzie już dobrze. Nie wiem zupełnie czemu nie ma wody. Bo nie ma prądu, a prądu nie ma, bo nie ma wody pewnie, znając życie. I to tak się zapętla. Dobra, no tak, coś się wydarzyło, nie ten tegres. A, no tak, no oczywiście, ta elektrownia nie ma wody. A skoro ona nie ma wody, no to nie ma reszta nic wody. No to trudno. Dobra, za chwilę to już powinno zacząć normalnie działać. Damy sobie jeszcze jedną pompkę tutaj od tej drugiej strony, to może będzie lepiej. I jak za chwilę dostanie to wodę, o, tam to po prostu tam do całego miasta. Tak działało właśnie, dokładnie. Dobra, wracając do meritum. Chcę rozwinąć lekko ten przemysł, w sensie on tutaj wydobywa już tam prawie do końca, o właśnie, znaczy ten system ma po prostu zbyt dużo już surowców i brak wystarczającej liczby kupujących. Natomiast będziemy po prostu to rozwijać sobie też przy okazji, może będę jakoś inwestować w te surowce, żeby faktycznie wydobywać to wszystko, ale to zobaczymy, bo to jest trochę trudniejsze niż by się wydawało. No i się zastanawiam, czemu wy cały czas nie macie wody, to już tak swoją drogą. Przecież woda jest. Ze ściekami, jeśli już jest jakiś problem. No ale no tak, no Skylines zawsze mają dużo bugów. I do tego się już przyzwyczaiłem i jeżeli w tej wersji remaster, która jest na piątce, tego nie ma, to będzie ciekawe, ale wątpię szczerze, żeby tak to wyglądało. Zawsze, jakby Skylines mają to w tradycji, że coś musi być zawsze nie tak. A jeżeli ten Skylines 2 faktycznie będzie takim wypałem i takim odjazdem, jak wszyscy zapowiadają, to też będzie w ogóle niesamowite coś. A ten meritum, to będzie to. Tutaj, jak mi się uda wbić, a chyba już wbiłem, obbiłem już piąty poziom, to w międzyczasie to trzeba będzie rozbudować o nowe te terytoria i to będzie może na początek, ale najpierw powstanie pierwsza linia metra, bo to jest główny mój element, który chcę realizować w dzisiejszym odcinku, czyli wybudować linię metra do wszystkich dzielnic, przynajmniej do tych głównych punktów i tak, żeby to nie dublowało się z tramwajami, żeby tramwaje też miały swoje po prostu popularności i wykorzystanie, więc taki mam zamiar na dzisiejszy odcinek. Na pewno mi się nie uda, ale to tak jak zawsze, to wiecie. Zacznijmy może od czegoś, czego zupełnie się nie spodziewacie, a mianowicie od banków. Tylko gdzie banki są tutaj na samym końcu? Bo mamy teraz możliwość postawienia dużego banku i skoro możemy postawić duży bank, no to czemu go nie postawić? Bank wieżowców. To nie, to mamy duży bank. Duży bank wygląda następująco. I następujący ma zasięg duży bank. My sobie go postawimy, może nawet tak zaszalejemy i tutaj bezpośrednio przy tej ulicy. I tak on to proszę bardzo wygląda. Całkiem majestatycznie. Ogólnie nasz handel nie rozwija się ostatnio zbyt dobrze. Żeby nie powiedzieć, że w ogóle się nie rozwija ostatnio. No ale banki zawsze lepiej mieć w jakieś rezerwie i tak dalej, niż ich nie mieć. Tak, no to jest chyba oczywiste. Dalej kolejny element, którego no, już myślałem, że zapomniałem, ale tutaj na pewno nie ma właśnie poczty, więc trzeba będzie postawić pocztę. No i chyba na razie to tyle, jeżeli chodzi o budynki użytecznościowe, które są nam niezbędne. To przejdźmy teraz do metra i w międzyczasie jak będę budować, to będę wam opowiadać. Przy okazji przypominam, że głównie chcę budować metro takie no podziemne w mieście, natomiast tutaj właśnie w ramach przebudowy całego przemysłu będę chciał postawić metro to trochę inne, w sensie nadziemne lub wykopie. Zobaczymy, co mi wyjdzie, tak? Bo po prostu, jeżeli ładnie mi się ułoży tutaj sektory wszystkie, no to wtedy będzie naziemne, a jeżeli nie, no to inaczej. Ale dobra, do tego, co faktycznie mnie interesuje, no to trzeba by postawić stacje metra wszystkie, a jest ich co niemiara, więc od tego zaczynamy. Też będę chciał budować na tych najpóźniej wiedzieć, ale później, jeżeli będę wiedzieć, to będę chciał budować też podwójne linie metra, czyli przyspieszone i nieprzyspieszone.
Dobrze, to teraz tak, do konkretów. Cities Skylines 2, bo to jest chyba największy news ostatnich dni. Zresztą pewnie wy to oglądacie trochę później niż ja tam nagrywam, ale tak, faktycznie, coś takiego się pojawiło i muszę przyznać, że byłem zdziwiony, że już, bo jakby wiedziałem od dawna, że to się pojawi. Od momentu mniej więcej, kiedy po prostu potwierdzili informację, znaczy była informacja w sieci, poszła, że no, nie jest tak, że będzie Skylinesy, ale domena została już wzięta. No i jakby dla mnie to już było trochę oczywiste, że jeżeli domena z CS2 została zarezerwowana dla Paradoxu, to to chyba oznacza, że jednak coś faktycznie niedługo, w jakimś tam bliższym lub dalszym czasie, coś powstanie, tak? Więc byłem już na to mniej więcej przygotowany. To, co pokazali w trailerze, no nie ukrywajmy, tak? To jest wszystko, co byśmy chcieli zobaczyć w grze, ale jakby dla mnie to jest zbyt wygórowane, co oni tam faktycznie pokazali. W sensie wątpię, żeby wszystko, co tam pojawiło się, jak w każdym tego typu pokazie, po prostu się pojawiło, bo tak chyba nigdy jeszcze nie było, żeby wszystko, co pokazali, pojawiło się ostatecznie w grze. No ale na pewno będę czekać, żeby faktycznie jak najwięcej z tych rzeczy się pojawiło. Sam ten pomysł, żeby w końcu były sezony pogodowe, w sensie, że raz jest taka pogoda, raz jest taka pogoda, no jakby czekam na to od dawna, tak? Więc w końcu, bym powiedział, że w końcu po prostu, a nie, że nareszcie, tylko w końcu, bo jaki miał być, wyszedł jaki jest, a gdybyśmy mieli właśnie coś takiego, no to byłoby na pewno całkiem przyjaźnie i coś, na co dużo osób czeka. Więc żebyśmy po prostu mieli przechodzące pory roku, a nie tak jak Snowfallu, wieczna zima. Bo ile ja lubię zimę i jestem w stanie sobie pograć na tym, to przez cały rok granie tylko w Snowfalla, no mija się mimo wszystko z celem. Więc też tego nie robię, tak? To jest jeden z tych elementów. Następnie, co my tu jeszcze mamy? No, było tam pokazane nowe skrzyżowania, tak? Te z lądami. I to faktycznie też, nie będę mówić, że nie. Ale całkiem mi się podoba, bo w końcu skrzyżowania. Znaczy tak, żeby nie było, to co jest w Skylinesach jest o niebo lepsze od tego, co było na takiej sławnej grze, którą może jeszcze ktoś z Was pamięta, to jest SimCity 5. No i tam faktycznie, tak jak tu mamy to skrzyżowanie, gdzie mamy no, dużo wyjazdów, tak? To jest łącznie 8 wyjazdów. To w SimCity ograniczenie było 4. Niezależnie jak ustawisz, to zawsze było 4. Po prostu, jeżeli chciałeś dać piątą drogę, to pokazywało ci, nie można zbudować skrzyżowania z więcej niż tyle dróg. No i to oczywiście było jakieś tam utrudnienie w rozwoju, w sensie w budowaniu nowych miast, żeby były po prostu jeszcze większe i większe i większe. To też chodzi o pewne ograniczenia, jeżeli chodzi o tę grę samą. Ale nie będę ukrywać, że to trochę było irytujące. Że nie można było robić jakichś super odjechanych skrzyżowań, bo po prostu gra na to nie pozwala. Jakby ja rozumiem różne rzeczy, ale gra na to nie pozwala, no bez przesady. Jedno oczywiście też z takich problemów, tak, które Skylinesy miały ze sobą. Teraz już tego nie ma tutaj, bo możemy zrobić naprawdę odjechane skrzyżowania. No i najważniejsze tutaj komunikacja miejska jakoś działa sensownie, bo w SimCity to były, no nie ukrywajmy, nie będę się ukrywać tego nazwa, że tam po prostu tramwaje i ogólnie cały transport to było na zasadzie taksówek, jakby tramwaje po prostu jeździły pomiędzy przystankami, gdzie byli ludzie i przewozili ich gdziekolwiek, po prostu jak taksówka. No tutaj to zupełnie inaczej działa, jeżeli ktokolwiek z Was grał w Skylinesy, to doskonale o tym wiecie. Dobrze, czy mi to w ogóle tutaj idzie? Pewnie ciężko. Chyba. Jeżeli wywalimy to może nie będziesz tak źle. Wracając do tego, co ja tu mówiłem. No to tak, no, trochę tych rzeczy tam jest. Jakieś sensowne skrzyżowania, które właśnie lepiej wyglądają. Bardziej realistycznie. Bym powiedział, że naprawdę całkiem realistycznie, bo to do tego stopnia już tam faktycznie poszło, co pokazali. No ale jestem też w stanie być przekonany, że wszystko, co oni tam pokazali, to będzie się mijać dosyć. No, będzie się na pewno mijać z tym, jak faktycznie będzie wyglądać gra, bo samo SimCity właśnie, o którym mówiłem wcześniej, 5, też miało odjechany trailer. Jakby co oni tam, czego oni tam nie pokazali? Tam naprawdę było dużo ciekawych rzeczy, które były pokazane w tym pierwszym pokazującym trailerze, jak to może wyglądać. No i jak się skończyło, to chyba wszyscy, którzy w to grali, to wiemy, że. No jakby tam było bardzo dużo bugów i jakby dodatek, który pojawił się, który bardzo lubię zresztą, Miasta przyszłości, on tylko był elementem Miasta przyszłości, już można było robić bez tego dodatku, bo po prostu tak była zbugowana gra. No ale tak, to była jedna z moich ulubionych gier. Skylinesy teraz są kolejnymi moimi ulubionymi grami.
No i jakby to tak rozwinęło się też z tym multiplayerem, a tam ludzie znaczy pokazali, już widziałem właśnie, że achievements, czyli osiągnięć, jest osiągnięcie na odblokowanie 150 kafelków, jak dobrze pamiętam. Ja tylko przypomnę, że w wersji, znaczy może te kafelki tam są mniejsze, tak? To trzeba też wziąć to pod uwagę, że mogą być kafelki mniejsze niż tutaj, ale nawet jeśli są mniejsze, to nie zmienia faktu, że to i tak jest 125 kafelków, a w tym wersji remaster, która teraz się pojawiła, jest tych kafelków raptem 25. I to i tak jest dużo i ludzie się zachodzą w głowę, jak ten PlayStation to wytrzyma. Także tak, no to trochę ciekawie to wygląda, nie będę ukrywać, że nie. Jak wyjdzie ostatecznie, no tego nie wie nikt. Zresztą się zastanawiam, czy to nie postawić podwójnej stacji metra, bo o ile tutaj, tak jak postawiliśmy ją, jest całkiem przyjezdnie, to tutaj będzie parę pociągów przejeżdżających przez tą stację bez wytrzymywania, ale dobra, to jeszcze później pomyślę. Wracając do tego, co mówiłem, co jeszcze jest, co pokazali jeszcze w trailerze, no te nowe mosty, tak, budynki, które się budują, drogi, które się budują, to było już w ogóle odjechane, ale szczerze powiedziawszy wątpię, żeby faktycznie tak to wyglądało, że budynki, że będą się budować czegoś trochę dłużej, bo tam ogólnie te budynki się budowały faktycznie całkiem długo, to jestem jeszcze w stanie w to uwierzyć, że to będzie mniej więcej w ten sposób wyglądać, ale nie uwierzę w bajkę w postaci tego, że możemy postawić? Można stawiać stację na takich ilościach. Ale nie uwierzę w bajkę taką, że drogi będą się budować. W sensie, może będzie tak, że będziemy sobie budować drogę i ona później się będzie budować, a to będzie strasznie irytujące dla niektórych osób, które po prostu, tak jak ja na przykład, budują niesamowicie odjechane jakieś węzły różnego rodzaju, a później gra to nie wiadomo ile będzie budować, i później trzeba będzie to wszystko przebudowywać, powtarzać i tak dalej. Szczerze w to wątpię, żeby to było aż tak, jak to pokazali tam. Na pewno coś będzie, tak, bo już skoro pokazali, to może nie, będzie po prostu opcja włącz-wyłącz, żeby można było to włączać i wyłączać, ten tryb, że się budują same drogi, ale wątpię, żeby to tylko i wyłącznie w ten sposób wyglądało. Oj, przepraszam. Co jeszcze tam pokazali ciekawego w tych skaniach, bo tak... Myślę i szczerze... A tam było dużo ciekawych rzeczy. Brakowało mi na pewno jakiegokolwiek pokazania, że jest komunikacja miejska w tej grze. Ale domyślam się, że to mogę pokazać później. W sensie było pokazane samolot, ale to nie jest komunikacja miejska. I to tyle, jeżeli chodzi o tego typu duże rzeczy. Jakby to trochę na minus, faktycznie trzeba przyznać, bo tylko i wyłącznie samoloty. W sensie... Mamy już tutaj, w tych skaniercach opcję, żeby sterowce były środkiem transportu. No, chyba nie muszę mówić, że to jest błąd w podejściu w ten sposób, ale jest. Więc jakby, no tak, jak ktoś potrzebuje mieć fantazję, no to może sobie coś takiego zrealizować. Ale szczerze zabrakło mi tego elementu, żeby w ogóle jakkolwiek pokazać to. I faktycznie to, co dużo osób mówi, że to jest taka gra typowo oparta na... świecie ogólnie jakiś zbudowany na Ameryce, tak? Jakby, że oni po prostu zrobili świat amerykański, europejski w ogóle gdzieś tam po prostu porzucili. Mam nadzieję, że to w ten sposób się nie skończy, że to będzie taka gra, którą, wiecie, Polak może sobie pograć, ale właściwie cały świat wygląda jak w Ameryce i właściwie teraz się zastanawiasz, co ja tutaj robię. Mam nadzieję, że czegoś takiego nie zrobię. W sensie ja jestem w stanie w to uwierzyć, bo jakby Skylines to jest jak każda inna gra, chodzi też o zarobki, tak? Więc jeżeli zarobki są dobre, no to dobrze, a jeżeli nie są dobre, no to muszę po prostu jakoś inaczej to zrobić i zrealizować. Ale mam nadzieję, że to w ten sposób, aż w ten sposób to nie będzie wyglądać. I to my tu sobie może postawimy taką odjechaną stację. W przyszłości, jakby to jest tylko po przyszłość, będzie tu więcej pociągów się krzyżować metra. No, dobra. No i chyba to tyle z tych rzeczy, co tam sobie pojawiły się. Oczywiście, że będą nowe dzielnice i tak dalej, że to będzie wszystko jakoś ładnie połączone i tak. Ale to wiecie, to tak zawsze jest pokazywane cuda i tak jeszcze dalej. Czego oni tam nie wybudują i czego oni tam nie zrealizują, a jak będzie ostatecznie, tego nie wie. Oni pewnie jeszcze nie wiedzą. Tam oglądałem film od Biffy. Biffy akurat trochę więcej powiedział niż inni, bo on powiedział, że faktycznie Skylines 2 już od jakiegoś dłuższego czasu były w produkcji,
I oni chyba, jak dobrze zrozumiałem, to albo tak, w 2021 roku dostali pierwszą wersję beta, czy tam alfa, jak on to nazwał jeszcze, i mogli sobie w nią zagrać i musieli przesłać swoje opinie do Paradoxu, żeby powiedzieć im, jak im się grało, co by chcieli poprawić, czego im brakowało i tak dalej. Jakby, jeżeli tak było, to wspaniale faktycznie, że od takich osób, które faktycznie dużo grają i dużo spędzają czasu z tą grą, no to, że oni w ten sposób uchodzili, faktycznie się ich pytali, to duży plus, tak? To na pewno jest duży plus. Ale to też daje dużą nadzieję, że skoro już wtedy, bo to jest, no, nie ukrywajmy, że to jest dosyć dawno temu, 2019 rok, i wtedy była pierwsza alfa, do dziś, to znaczy, że ta gra może nie wyjść tak jak niektóre w ostatnim czasie, Cyberpunk, i będzie całkiem sensownie bez bugów i ogólnie dopracowana. Znaczy, też jestem już dużo niestety przekonany, bo gram trochę w gry od Paradoxu, że będzie tam milion dodatków i tak dalej, i że nie wyzbędziemy się tego. I że wszystko będzie zawsze w dodatkach, w Skylinesach, ale żeby te dodatki jakoś lepiej się łączyły, tak jak ostatnio zrobili te dodatki tutaj w Skylinesach, które się łączą pomiędzy różnymi dodatkami. Jakby nie wiem, ile my na to czekaliśmy, wiem tylko tyle, że bardzo długo, w końcu to się pojawiło. No ale żeby tak było częściej, tak? Bo jakby my potrzebujemy rzeczy, które po prostu... To nie jest tak, że się pojawia nowy dodatek i po prostu jedna część gry z drugą jest niekompatybilna ze sobą. To tak nie powinno działać. Powinno to właśnie działać na zasadzie dobrego połączenia się pomiędzy sobą tych wszystkich punktów, a aktualnie to po prostu się od siebie odpycha w różnego rodzaju takich wypadkach. I mam nadzieję, że tak nie będzie. Teraz, jak to będzie realizowane w ramach tej nowej części. No, gdzie by tu postawić tą stację? Może tutaj bliżej właśnie tej strony, ale to tam to sobie dojdą jak coś. Dobra. No i to tyle chyba z moich przemyśleń co do tej gry. Jakby musimy poczekać na pierwszy, bo tam też w kluczowym momencie było pokazane w tych Skylinesach, że to nie jest wersja, która... że to wszystko, co widzimy, to nie są ujęcia z gry, faktycznej gry. I to trzeba pamiętać, trzeba faktycznie podkreślić już w tym momencie, że to oznacza, że to, co my tam widzieliśmy, to jest tylko i wyłącznie zbiór różnych animacji i tak dalej, tego, jak mogą wyglądać Skylinesy, ale na pewno aż tak nie będą wyglądać. Oczywiście grafika była naprawdę odjechana i możliwość tego, jak to może wyglądać, no daje po prostu dużą fantazję, że a może jednak. Ale nie ukrywajmy, że trzeba studzić, jakby ja będę studzić na maksa emocje swoje co do tej nowej gry, żeby po prostu być przygotowanym. Też to, co już od jakiegoś dłuższego czasu wiem, no to nie będę mógł w to zagrać już na czwórce. Znowu będę po prostu wymuszony tym, że będę musiał kupić nową konsolę, czy tego chcę, czy nie. No do tego się już przyzwyczaiłem niestety, tak, że to tak po prostu wygląda. Gdzie tu jest taka stacja? Tu. Czy co my tą stację trochę przesuniemy? Damy ją pod kątem tutaj faktycznie, jak wcześniej myślałem, żeby jeszcze zrobić tu stację jakoś. Bo tutaj ten Industries... Ale czy w Przemyśle musi na Białęce musi być meto? Dobra, na razie pomyślimy jakoś inaczej. No ale tak, na czym ja to skończyłem? Że będzie na piątce tylko. No, w teorii, zgodnie ze specyfikacjami, które zostały pokazane, no to na moim komputerze też będzie grać, ale no, umówmy się, nie mam po to Maca, żeby grać na Macu w różnego rodzaju gry. Tak, to jest element przy okazji, to, że chodzą gry i całkiem sensownie nawet się w nie gra, to nie oznacza, że to właśnie w ten sposób ma wyglądać. Ale nie będę ukrywać, że gram parę gier, tak? To nie jest tak, że tak tylko mówię. Gram sobie w różne gry, w ten sposób też świetnie sobie spędzam trochę czasu. Ale Mac nie jest stworzony do tego typu rzeczy. Dobra, my tu może damy takie rozbudowaną stację. I może w przyszłości kiedyś coś tutaj bym jakoś lepiej połączyć. Na razie to będzie tak, jak jest. No i chyba to tyle z tych moich przemyśleń. No tak jak powiedziałem, ja już od dłuższego czasu, od kiedy się pojawiło remaster, ja nie sądziłem, że remaster się pojawi na PlayStation 4 i się nie pojawiło, bo to byłby dosyć duży cios PlayStation.
Jeżeli kolejna gra, kolejny ekskluzyw by się pojawił na dwie generacje, jakby to już była przesada. I też dzięki temu faktycznie jestem w stanie uwierzyć, że ta gra będzie lepiej działać, bo jeżeli ona będzie właśnie typowo właśnie pod PlayStation 5, no to będzie mogła być po prostu też lepiej dopracowana, żeby lepiej działała i tak dalej. I tego brakuje mimo wszystko w Skylinesach, żeby po prostu... Nie będę ukrywać, że grafika w niektórych miejscach po prostu jest zawodna, zwłaszcza jak się oddala i się ma duże miasto. Przy 25 kafelkach ja nie jestem sobie w stanie wyobrazić, jakby działało PlayStation 4. Nawet jak ja gram tutaj na Pro, to po prostu by nie wyrobiło to już wszystko, bo to jest duże miasto. A tutaj jeżeli będzie to na piątce, no to może nie będzie jakichś dużych problemów. Tak mi się przynajmniej wydaje. No, przynajmniej w teorii. Dobra. No tyle, jeżeli chodzi o ten mój wielki wybór. Ja skończę teraz tam budować metro i kolejne już nitki będę robić na timelapse, bo tutaj widzę, że już 21 minut do Was gadam, ale ja chciałem, żeby te odcinki trwały tak po 20 minut. No ale z tego, że wiem, że chcecie, żebym się coś powiedział, też od razu, jeżeli pisaliście mi coś w komentarzach pod ostatnim filmem, to nie odpowiem na nie tutaj, w tym momencie, bo ja chwilę temu, jakby dla mnie, on się pojawił. Trudno mi jeszcze powiedzieć właściwie kiedy. Nie wiem, z jakieś godzinę temu opublikowałem go. Więc to jest naprawdę całkiem niedawno. Dobra, czy oni potrzebują meta? Tak, oni potrzebują meta. A myślałem, że może mi się uda ominąć to. No dobrze, to damy im jakoś w ten sposób. Tak, żeby jakoś sensownie wjechała ta linia meta tam. No właśnie. Będzie. Szkoda, że nie mamy stacji na zakręcie. Co się wiem, czemu nie mamy ich w Warszawie i znaczy, czemu nie ma na M2 w Warszawie, ale mimo wszystko one są całkiem przydatne. Co się przydatne są w takich miejscach, gdzie tego się nie da inaczej zrealizować. Na Politechnice się dało, ale w innych miejscach no już trochę nie. Dobra, chyba całą nitkę mam połączoną. Tak mi się wydaje. Możemy włączyć to, ten budynek. Włączyć całą muzykę też przy okazji, bo nie wiem, czy mogę wyłączyć ją na chwilę. No i pojedziemy sobie tak, stacja początkowa to będzie tutaj, stąd pociągi będą jechać. Jakieś pierwsze metro też przyspieszone może puścimy, bo faktycznie mam tutaj już możliwości. Tutaj ten pociąg będzie właśnie wjeżdżać na ten tor. No i przez te wszystkie miejsca, gdzie tutaj propozycje są dane, tak, jeżeli chodzi o lokalizację. Tutaj głównie chodzi mi o przesiadkę do pociągów w tym miejscu. Dalej tutaj te metro omija jakiekolwiek węzły tam z tramwajami, bo tak jak mówiłem, nie chcę, żeby się nawzajem wykluczały, tylko uzupełniały te transporty. No i w ten sposób ty będzie jechać przez te bugi, że da się robić normalnie znowu linię metra, bo wcześniej był taki, było tyle bugów, że po prostu nie dało się tego robić. Ja przy okazji przypomnę, że ja zamierzam w jakiś czas, jak to miasto będziemy już kończyć, w sensie będziemy się kończyć miejsce tutaj, kupić piątkę i powiększyć to miasto na te 25 kafelków, jeśli jest taka w ogóle możliwość później przy tych miastach. Bo ja tutaj zostawiam dużo miejsc, jak tutaj niektóre stacje metra, właśnie pod taką przyszłą i dalszą rozbudowę. Więc jakby ja to w ten sposób przewiduję, że może w przyszłości kupię i będę mógł to właśnie w ten sposób zrealizować. Czy to będzie, no to zobaczymy, tak? Ale biorę sobie takie możliwości, że gdyby jakby coś... To sobie daje takie możliwości, żebym mógł po prostu to zrealizować. Dobrze, damy tutaj takie jeszcze jedno przyspieszone metro. Właśnie. Kiedy będzie omijać trochę punktów i będzie jechać szybciej, czyli po prostu pociągi metra przyspieszone. O, biliśmy ostatni poziom w przemyśle ropę. Okej, okay, dobra. Ale nie wybudował się tunel przez 100 metrów, no trudno. Dobra, no i jak mamy już właśnie w ten sposób to zrobione, że tak jedzie ten metro, ogólnie tutaj ten zawijaz przez te całe rejony jest, no ciekawe, tak? Z fantazją. Ja się zastanawiam, czy nie było tutaj postawić tej stacji nie krzyżującej się, tylko takiej równoległej, no dobra. Bo jakby, gdzie ja te metro będę mógł w przyszłości puścić, w sensie, no jakby są jakieś możliwości na pewno, ale gdzie? No dobra, na razie puścimy tak, jak chcę to puścić. Albo nie, dobra, ona może być dosyć dobrym punktem przyszedkowym, to już się nie będziemy omijać. Tylko damy tutaj, no niestety, wspólny peron. Co jest oczywiście na minus, no ale no... Przeżyjemy. Może mieszkańcy też to przeżyją. Dobra, wracając do tej linii metra, gdzie ona się skończyła. Tutaj się skończyła.
A, zapisywa nigdy. Ogólnie jakby ktoś się z Was zastanawiał, czemu ja mam tak często ustawiony zapis, gdy on jest 115 minut. Dlatego, że kiedyś skanasy się bardzo często mi tutaj zawieszały, wywalały i tak dalej. Po prostu mam już ustawione, żeby nie było tak, że coś stracę znowu, bo tego bym bardzo nie chciał przeżyć. Ponownie, jakby już mi wystarczy. Już miałem parę razy taką sytuację. I nie chcę, żeby mi się to powtórzyło. Więc może to w ten sposób po prostu powiem. Dobra. Takie przyspieszone metody omijające na razie ten centralny hub, jakby to jest tylko i wyłącznie tymczasowe ominięcie. W przyszłości tutaj po prostu zrobię. Uuu, dostałem jakieś trofeum, tyle kasy. Ciekawe jeszcze z czego. Teraz sobie zobaczę. Ale dobra, teraz kolejny element, który będę budować, jak wrócę do skanańców, czyli nie wiem kiedy. No to będzie budowa tejże dzielnicy pod metro i budowa do tej dzielnicy metra. Naziemnego lub w wykopie. Więc to jeszcze zobaczymy. A zanim to sobie zerknijmy tylko, jak tam wykorzystamy naszych linii metra. Tu jest na tej nowej linii metra, tej głównej, całkiem dobrze, a na tej przyspieszonej brak. Może na razie nie poczuwałem się, że nie mam pokazywania, gdzie ludzie chodzą. Jakby to po kiedyś aktualizacji po prostu usunęło się i w ten sposób ja po prostu nie widzę, jak ludzie spacerują. To jest bardzo denerwujące. Mogliby coś zrobić. Dobra, lecimy z tym elementem, który będę budować sobie. Cześć! Od ostatniego nagrania minęło chyba, nie wiem, 2 albo może nawet 3 tygodnie. Całkiem długo, ale zobaczmy, co budowałem, bo ja budowałem to na przestrzeni ostatnich tych długich tygodni z różnymi przerwami. I tak, tutaj o ile wchodzi sam przemysł naftowy, dużo się nie zmieniło.
W sensie, no prawie już wszędzie się skończyła ropa, którą my tutaj mieliśmy wcześniej, w sensie trzeba po prostu stawiać się w różne inne lokalizacje i ją wydobyć tam, gdzie jeszcze ona jest i w przyszłości mam tutaj większe plany, jak będziemy robić, jak będzie wyglądać cały nasz przemysł. Mój pomysł, i to pewnie w kolejnym odcinku będziemy robić to na dwie części. Pierwsze, żeby wydobyć tych pozostałych miejsc, gdzie jeszcze jest ropa. I będziemy to robić na dwa sposoby. Po pierwsze, tu będzie ropa, faktycznie przemysł do produkcji ropy, po jednej stronie, pewnie po tej stronie, a po drugiej stronie będzie przemysł wydobywczy, tylko i wyłącznie przetwarzanie, czyli całkowity sam import. Z tym, że oni będą musieli mieć, będzie trzeba budować gdzieś jakieś lotnisko towarowe, znaczy no ogólnie lotnisko, przydałoby się może tylko towarowe właśnie gdzieś w okolicy, dzięki czemu oni mieliby dobry transport i dolot właśnie samolotów. Czy to jest realne i czy to jest możliwe do zrealizowania w najbliższym czasie, nie wiem. Wiem tyle, że trochę się zmieniło w międzyczasie i jedyne co tu się zmieniło faktycznie to jest to, iż jest stacja metra naziemna i metro ogólnie się pojawiało na przestrzeni tego czasu wszędzie. Przy okazji w międzyczasie była aktualizacja Skylinesów, więc pojawiły się nowe dodatki i nowe węzły, i nowe stacje, nowe drogi i tak dalej. Trochę tego jest nowego. Z ciekawostek, jeszcze tak zanim dojdę do tego, co faktycznie się działo, to jest na przykład ta nowa stacja metra z przystankiem tramwajowym po środku, albo może właściwie droga tramwajowa z przystankiem, stacją metra po środku. Uwielbiam ten typ, uwielbiam tą stację, co mam tylko jeden tunel faktycznie metra, ale to nie zmienia faktu, że ludzie ją też uwielbiają w tej okolicy. Tu przy okazji trochę więcej tych tramwajów pojawiło się. I tutaj mamy nową część dzielnicy mieszkaniowej. Trochę nowych edukacji musiałem poustawiać. Stacja centralna metra coraz to bardziej jest wykorzystywana na razie przez 3 albo 4 linie metra, już nie pamiętam nawet dokładnie. Wszystko tu dojeżdża, wszystkie jakie mamy linie metra. Jedna nawet przejeżdża z bypassem, nie bez zatrzymywania, ale z zatrzymywaniem po prostu na innym peronie, na innym poziomie. I całkiem mi się podoba to, jak funkcjonuje. Mieszkańcom też się podoba, jak widzicie, jest ich tutaj co niemiara. I po aktualizacji w końcu widzimy, gdzie ludzie chodzą i rowerzyści jeżdżą, bo to zostało usunięte po aktualizacji. No i tak, z linii metra, może pokażę jak to wygląda. Czekajcie, jeszcze wyjście. Co do linii metra, to tak, trochę tych linii jest. Jeden to jest właśnie taki bezpośredni bypass, który jedzie do przemysłu obydwu i właśnie dojeżdża też tutaj. W przyszłości będzie jechać dalej do tych rejonów, które będziemy kupować. Natomiast na razie tu się nic nie dzieje. Następnie mamy tą linię metra, która była robiona w trakcie odcinka, z tym, że to jest ta przyspieszona, czyli ona po prostu nie zatrzymuje się na każdej stacji, na co po niektórych przystankach ma swoje pit stopy i jedzie bezpośrednio tutaj, aż dojeżdża do tego miejsca. Tu przy okazji postawiłem jedną z nowych galerii handlowych, bo stwierdziłem, że warto by, aby one się też pojawiały. Bo tak, wow, nie widziałem, że to jest H&M. A nie, to jest H&M, a to co innego. Dobra, podoba mi się ten polski. To jest po prostu coffee. Ja nie oglądałem jeszcze tego budynków, ale nightwear. Okej, co my tu jeszcze mamy? Names, sugar. Bio, no to trochę tych tutaj może być ciekawych rzeczy. Tak, kupiłem wszystkie dodatki nowe, które się pojawiły, tak jak zawsze kupuję. Więc cały czas mam wszystkie dodatki, jakie wyszły kiedykolwiek do Skylinesów, zakupione tutaj na PS4. Nie mam tego koncertu, bo one się nie pojawiły bezpośrednio tej wersji gry. No i tak, to faktycznie to jest rzecz, ale wracając do metra. Jest ta jedna linia metra, druga linia metra, którą mamy, to jest ta nie bypassowa, to jest właśnie ta, ona przejeżdża i przez te rejony tutaj, no i ona po prostu bardziej objeżdża, żeby pojechać tam, gdzie jest dużo przestrzeni mieszkaniowych. Natomiast mamy jeszcze tą linię metra, która jest taka przyspieszona jeszcze inaczej. Ona właśnie, czy ona jedzie tylko i wyłącznie do, jak widzimy tutaj, tej części, czyli tylko i wyłącznie do naszego centrum handlowego. I tak, ona na razie tylko w tym miejscu kończy się. W przyszłości oczywiście ją gdzieś dalej pociągniemy, na razie nie mam żadnego pojęcia gdzie. Ale tak, ona się w tym miejscu kończy, natomiast z drugiej strony ona właśnie przejeżdża przez jeden peron, więc jedzie jako linia przyspieszona z tego handlu, tutaj z stacją tą w Przemyśle, przejeżdżając z zatrzymaniem tutaj i dojeżdża tu, czyli tu dwie linie metra wtedy dojeżdżają. Dobrze, przejdźmy do tego, co jest ciekawe, to jest stacja towarowa, którą dodałem w tym miejscu.
Pierwotnie ją postawiłem bliżej tego dworca, tylko wtedy jakiś bug się zrobił i stacja towarowa połączyła się z pasażerską i samochody z dworca towarowego wyjeżdżały tu z parkingu tego. Nie wiem, jak to jest możliwe. Po aktualizacji tak czy siak były te bugi, więc no cóż. Zrobiłem tę autostradę, tutaj też dałem tą autostradę czteropasmową po dwa kierunki, dwa pasy w każdym kierunku. Korki są co nie miara. I z tymi korkami nic nie zrobię, dopóki nie postawię właśnie lotniska i większej ilości tych wszystkich dworców towarowych, bo one powinny być rozlokowane w różnych częściach miasta, na razie jest tylko i wyłącznie tutaj. No i też trzeba będzie przebudować magistralę kolejową w tym miejscu, bo na razie mamy, jak widzicie, tylko i wyłącznie jeden tor, po którym jeżdżą i pociągi podmiejskie, dalekobieżne, no i towarowe. Trzeba będzie rozdzielić linię towarową od pasażerskiej i to będę robić pewnie w kolejnym odcinku, chociaż nie wiem, czy w kolejnym mi się uda, możliwe, że jeszcze trochę dłużej, więcej czasu mi się zejdzie, ale będę chciał postawić trochę tych, na przykład tutaj taki dworzec towarowy by się przydał, żeby miał jakieś jeszcze możliwości wjazdu. Tak samo z poprawieniem tego wjazdu do przemysłu, właśnie gdzieś tutaj na końcu, żeby było był ten dworzec towarowy. Bo na razie przez to, że to jest tylko i wyłącznie jedyny sposób na pociągi towarowe, żeby się rozładować, to wszyscy to jadą i wszyscy robią wielkie korki. Więc tu trzeba będzie zrealizować dosyć duży węzeł drogowy, żeby to jakoś ograniczyć i zrobić, żeby to lepiej wyglądało niż tak jak teraz. Tramwaje trzeba będzie stąd wyrzucić, wstawić gdzie indziej. No i tu trzeba będzie zrobić jakieś pewnie w jedno bardzo duże rondo, ale zanim do tego dojdę, jak w ogóle to zaprojektować i wymyśleć, bo tu jest i wjazd do tego przemysłu i inne rzeczy, to postawię trzy i dwa inne dworce towarowe i może trochę się poprawi ta sytuacja. Tu też jest stacja metra, którą możecie zobaczyć. Stacja metra jest nad łącznie dwa perony dwukrawędziowe, z czego możemy tutaj zaobserwować, że faktycznie mamy, jak widzicie w tym miejscu, pociągi, tak? Pociągi przejeżdżają, wjeżdżają, wyjeżdżają, odjeżdżają. Ale co jest chyba najciekawszym elementem z tej strony, to jest to, iż tutaj mamy pociągi, tak? Tylko co jest ciekawego w tych pociągach metra? Że one się znajdują nad całą ulicą, a na dole są przystanki tramwajowe i połączenie bezpośrednio z tym dworcem. Nie jest to połączone jako jeden budynek, to jest wszystko osobno zrealizowane. Z tym, że tu nawet dodałem możliwość zawracania do tramwajów. Na razie to jest tak wciśnięta pętla tramwajowa i ogólnie węzeł, że trudno się połapać co gdzie tu jest, włącznie z tym silosem, który tutaj się znajduje. Do niego dojazd jest bardzo ciekawy, zobaczcie, przez to, że tutaj nie ma miejsca i jest skrzyżowanie na skrzyżowaniu, a jednak nie chciałem robić skrzyżowania z dużą ilością wjazdów, żeby nie dobiło się korków, to zobaczcie, jak one wjeżdżają. Tu jest po prostu ulica w ulicę wjeżdża, dzięki czemu one przejeżdżają przez drogę dla tramwaju, przez tory tramwajowe, ale de facto nie jadą po nich. De facto ich nie przecinają nawet. No i cały przemysł tutaj, ogólnie rolniczy, jest mniej więcej zamknięty. W sensie tu jest ten wolny sektor na przebudowę tego węzła i pomijając to, to jest tutaj już całkiem ładnie domknięte w tym miejscu z drogą wyjazdową, tutaj w przyszłości gdzieś dalej. Tramwaje się dotrzymują w różnych miejscach, no i tak mniej więcej działa i funkcjonuje od tego czasu cały czas całkiem ładnie. Tu też przy okazji jest nowa linia tramwajowa, która przejeżdża dołem. Dwie linie tutaj jadą, jedną po prostu skróciłem, żeby tutaj jechała, a druga to jest zupełnie nowa linia i wszystkie te tramwaje, które stąd wyjeżdżają, jadą bezpośrednio tą trasą właśnie naokoło i tutaj tym ładnym. Ogólnie tutaj ta trasa tramwajowa jest tylko dlatego, że mi po prostu ten jedna kratka wyszła ekstra. Jakby ja bym tutaj normalnie nie wstawił, ale przez to, że mi wyskoczyło, to tu już jest. No i tutaj te tramwaje dalej jadą w różnych kierunkach, w zależności gdzie jadą, gdzie się kierują. Jedna z tych linii jedzie teraz nową trasą tu właśnie bezpośrednio obok tego centrum przesiadkowego. Widzę, że chyba trzeba powiększyć liczbę pociągów metra. I dojeżdża tutaj, do tej pętli. Na razie to jest tymczasowo, ale chyba ten tramwaj... No widzicie, że to jest nowa linia, bo nie ma jakiegoś specjalnego, ładnego typu tramwaju. Może to byśmy zmienili na jakieś takie 110. No i tak, tutaj też przy okazji jest nowa część ta mieszkaniowa z nowym wiaduktem drogowym, który w przyszłości będzie się gdzieś łączyć. To chciałem tutaj zrealizować. Dobrze, co się jeszcze zmieniło na przestrzeni tego czasu, kiedy nagrywałem to w ostatnim czasie różne rzeczy? Trasa metra tutaj rozjeżdża się na dwa tory jednokierunkowe, dzięki czemu to bardzo ładnie wygląda, jak jest ten płotek i podnoszą się i zamykają szlabany przez przemysł. Zrobiłem to specjalnie dla widoku, nie dlatego, żeby faktycznie to mi robiło większe korki, tylko po prostu, żeby to ładnie wyglądało, bo też o to chodzi w tej grze, przynajmniej dla mnie. I tutaj jest taka stacja naziemna, jedna linia metra się zatrzymuje, druga przejeżdża bez zatrzymywania, przynajmniej w teorii.
I też tutaj dodałem kładkę, żeby mogli z tej strony korzystać z tejże linii metra. Natomiast jest jeszcze jedna rzecz, którą dodałem i zmieniłem, a mianowicie nie ma tu już przejazdu kolejowego. Tu już przejazd kolejowy został zlikwidowany, zrobiły się zbyt duże korki i zrobiłem nowy wiadukt z nową stacją metra, która właśnie jest w ten sposób wygląda, która ma tramwaje. Ma tramwaje wjeżdżające do środka i przystanki autobusowe tutaj na froncie. O ile autobusów, jak wiecie, cały czas nie mamy i pewnie się pojawią za jakiś czas, nie wiem jeszcze za ile odcinków, o tyle doskonale wiem, że to ładnie wygląda. W sensie, to jest taka stacja, na której ja już kiedyś byłem, tylko nie mogę oficjalnie powiedzieć, w Krakowie. Takie coś już jest, ja tam miałem okazję się przespacerować, ale o tym to kiedy indziej opowiem. Natomiast właśnie taka dobudowana do linii kolejowej stacja całkiem mi się podoba, na nasypie. I tu mamy też bezpośredni wyjazd. Standard tramwajów, jak widzicie, tramwaje sobie na spokojnie wyjeżdżają i teraz obydwie linie już nie ma tutaj tego połączenia skrzyżowania tramwajowego, bo ta druga linia tramwajowa tutaj też jedzie bezpośrednio wzdłuż tej linii kolejowej, na dole co prawda, z przystankami, ale całkiem ładnie wyjeżdża, dzięki temu te dwie linie tramwajowe łączą się i z pociągami, no i z przyszłości z innymi elementami. Jak widzicie, tutaj linia, jedna linia kolejowa się kończy, no i przez to, że towarowe i pasażerskie jeżdżą na tej samej linii, to się robią korki. Niestety, no cóż. No i tutaj jest dosyć duży węzeł drogowy, jak widzicie. Nie robią się korki przez to, że zbyt dużo skrzyżowań, bo są odstawione mimo wszystko od siebie. Ale to nie zmienia faktu, że trochę tego tutaj jeździ, no bo te tramwaje musiały połączyć się w jakąś jedną większą całość. I dodałem parkingi, tak, bo w tej aktualizacji ostatnio dodali parkingi jako nowy park. I bardzo mi się to podoba, faktycznie na razie są puste, ale mam nadzieję, że co jakiś czas coraz to bardziej będą oparkowane te parkingi, żeby to po prostu ładnie wyglądało. Ja już je tutaj dodałem. Dodałem też gdzieś wielopoziomowy parking. To chyba jest gdzieś... A nie, nie dodałem go jeszcze. I chciałem to na sam koniec właśnie zrobić, żeby postawić tu jakiś park duży, ładny. Tak, bo jest... Bo z tych stadionów... Nie, czekajcie. Stadiony... Tak, tu jest bardzo dużo teraz zakładek. O, właśnie. Jest dużo ładnych stadionów i się zastanawiałem przez długi czas, który postawić. I tak, ten od drewnianej konstrukcji do piłki nożnej. Ogólnie ja tego nie mówiłem, pewnie może nie wiecie tego, ale mnie ogólnie żadne sporty zbytnio nie interesują. Zwłaszcza piłka nożna, której zawsze, jak dla mnie, po prostu czy zastanawiam się tylko, ile przegramy, ale no, tak to już niestety wygląda. Natomiast tu mamy, to jest do piłki nożnej też, ładny, bardzo okrągły budynek. I jeszcze chyba był jeden ładny. Czy tu jest dużo ładnych stadionów i jakby szkoda, że niektóre mają ten futbol, którego nawet ja, no wiecie, ten amerykański akurat, tego to już szczególnie nie lubię. Natomiast zastanawiam się, czy ten od drewnianej konstrukcji, bo on jest bardzo nietypowy i bardzo ciekawy, by nam chyba ułożył tutaj tą dzielnicę później w trakcie budowy. I sądzę, że to może być całkiem ciekawe rozwiązanie, żeby zrobić tak nietypowe centralną część tego miejsca. A co mi tam? Ma bardzo duży zasięg zadowolenia, duży zasięg hałasu też. I proszę bardzo. Wow, ładny. A tym bardziej przez to, że ma taki nietypowy kształt, to mi się podoba. Dobrze, no to tak, no mamy na razie... W przepisy na razie nie będziemy wchodzić. Podnieśmy sobie cenę, do ile możemy podnieść, czekajcie, zobaczmy, do 40. No, no to na razie nie będzie to 30. Jak będą mecze, to w sumie będzie bardzo dobra komunikacja tutaj, bo oni faktycznie wszyscy będą wchodzić tędy. To jest może nie aż taki zły pomysł, żeby to w ten sposób wyglądało. W przyszłości będzie więcej stadionów i będzie też kampus i inne rzeczy, ale to kampus będę chciał wybudować w ogóle na jakimś innym kafelku, pewnie już tam dalej. Ale zanim do tego dojdziemy, to jeszcze chwila przed nami. Bo to byłoby na tyle z tego filmu. Jeśli taki film Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. I do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Tak wygląda, proszę bardzo, Cities Skylines, w którym ja gadam sobie co jakiś czas i co jakiś czas Wam pokazuję. Kolejny film, jak zawsze, niespodziewanie, bo nie wiem z kiedy uda mi się go nagrać. Cześć!